No elo wszystkim, z tej strony Pomidor.pl i witam was ponownie w Crashu The Huge Adventure na Game Boy Advance. No i cóż, zabieramy się za Warp Room numer 3, bo w poprzednim odcinku, czyli w odcinku numer 2, zwiedziliśmy sobie Warp Room numer 2 oraz pokonaliśmy Engina, w którym leciała muzyka, a raczej remix muzyki Tiny'ego Tigera z Crasha Trójki. I dziś zabieramy się za Warp Room numer 3. Ale wiecie co? Zrobimy tutaj sobie zmianę kolejności i w tym momencie zamiast zwiedzać poziom 11, zrobimy odwrotność. A co? Czemu by nie? I dziś zwiedzimy sobie poziom Blimp Bonanza w oryginalnym tłumaczeniu i jak widać w tłumaczeniu po polsku też nie został on przetłumaczony, więc w Japonii ten poziom nazywa się Beat the Blimps. Wjeżdżamy tutaj na pełnej i jedziemy z koksem. I już widzimy tutaj pierwszą zmianę, mianowicie to, że poziom dzieje się w nocy. Co można zauważyć gołym okiem. I mamy tutaj 41 skrzynek do zebrania. Nie uważam, żebym tutaj, nie wiem, dokonał właściwego wyboru, no ale kto wie, być może się uda za pierwszym razem przejść. Nie będzie żadnego problemu. Miejmy taką nadzieję. Przy okazji owoce Wumpa. O, i żyćko! Oczywiście! To mi się podoba. I tutaj kamikadze leci na nas, czyli lecą na nas roboty, w sensie asystenci doktora Neocortex. I widzę tutaj nowy dodatek, czyli fajerwerka. Wow! Oj, chyba nie będę miał tutaj 100%. No nie będę miał. O kurcze pieczone, kurczaczki pieczone, co to się dzieje ze mną? Nie sądziłem, że przy takich, powiedzmy, łatwych poziomach mi się uda tak sfejlować, no ale nie będę w nieskończoność guilty... Co? Chciałem powiedzieć, nie będę w nieskończoność ginął, a nie gnił. Albo gił, jak ja to powiedziałem. Według poprawnej wymowy nie będę w nieskończoność ginął, tylko dlatego, bo nie wiem, nie zebrałem tam paru skrzynek. Fakt faktem, zależy mi na 100%, żeby nie było właśnie takich sytuacji, no ale jak są sytuacje, na które wpływu nie mam, albo mam wpływ, ale nie chce mi się jakoś szczególnie ten, no to po co ja mam tutaj przedłużać, skoro mogę to zrobić w trakcie tak zwanego czyszczenia ponownie tych poziomów. Bo tak, będę ponownie czyścił te poziomy, bo do niektórych będę musiał wrócić. Wow, 40 życie w normalnym baloniku, ale czadersko. Nie spodziewałem się tego, szczerze powiedziawszy. I wiem, że tutaj zaraz odezwą się tłumy, które powiedzą, że dlaczego ty na tych asystentów Cortexa mówisz, że to są roboty, skoro to są ludzie, bo widać, że mają ludzką skórę. To są roboty, bo Crash Trójka i sekretny Warp Room nam to wszystko wytłumaczył, dlaczego to są roboty. Jeżeli nie graliście w Crasha Trójkę, to, że tak powiem, no cóż, problemo. I polecam sobie zagrać w Crasha Trójkę w ramach researchu. Według licznika brakuje nam już tylko 10 skrzynek. I to jest prawda. Aczkolwiek nie zdobędziemy tych 10 skrzynek już. Dlaczego? Bo na początku spieprzyłem. Chyba że w magiczny sposób się mi zaliczyły, chociaż w to wątpię. 40 życie, bo straciłem. Cholerka. Ale przynajmniej tutaj sobie zaczynamy. Wow, wow, wow. Uważaj, Crash. Teraz to już na 100% nie będziemy mieli 100%. Nie powiem, że nie. W The Huge Adventure to jest ta gra. W Entranced niezbyt przepadam za poziomami lotniczymi, bo to są zupełnie poziomy innego typu i nie powiem, że nie. One są bardziej wkurzające w Entranced niż spoko. Serio mówię. To jest jeden typ poziomów, których bardzo nie lubię, ale chyba te poziomy są maksymalnie 2 na całą grę. Te w sensie w Entranced. Nie mam pewności 100%, więc wam nie powiem. Znaczy nie mam pewności, no... Pewność mam, ale... Nie pamiętam do końca. O, i oberwał. Frajer, Dobra, dawaj sterowiec Cortexa. Zostań oto pokonany przez moc Wumpasa, Wumpasoholika, Crasha Bandicoota. I nie gadaj mi tutaj głupot, że nie zostaniesz pokonany. Swoją drogą, u mnie w ogóle dziwna pogoda jest, bo powiem wam szczerze, na początku było w cholerę upalnie, teraz padał deszcz i znowu mamy
No, ciepło, może nie upalnie, ale jest ciepło. Dobra. Udało nam się zaliczyć Blip Bonanzę, więc nie przedłużając, lecimy w kolejny poziom, czyli i w dół, i w dół. Albo w normalnym tłumaczeniu, w sensie w normalnej wersji to Down the Hall, a w Japonii Terrific Underground Empire. Empire, dosłownie. I mamy tutaj 97 skrzynek do zebrania. Ciekaw jestem w ogóle, czy nam się uda tutaj zrobić bezproblemowe 100%. Jestem tego po prostu bardzo ciekaw. Oj, mamy podwójny skok. Czyli moc, którą przy okazji udało nam się zdobyć po pokonaniu Engina. I weź tutaj się nie striggeruj na Crasha. Ale co jest zabawne, tutaj zamiast dać tła przykładowego albo asety faktycznie z Crasha dwójki, to oni tutaj dali, jak widzicie, asetę z tych poziomów, gdzie cię Triceratops ścigał, dokładnie, z Crasha trójki. I cholero jedna, czemu ty tam nie chcesz skakać? Weź ty mi odpowiedz na to arcyważne pytanie. Czemu ty tam nie chcesz skakać? Czy ciebie coś swędzi, Crash? Może cię podrapać? Nie wiem, cokolwiek. No kurde, co jest grane? No kurde, co to miało znaczyć? Co ten Crash odwala? Uwaga, uwaga, bo tu nitro jest. Lepiej uważaj, bo jak wejdziesz w nitro, to będzie słabiutko. Crash. Dobrze. I swoją drogą tak z ciekawości poruszę ten temat, bo i tak powiem szczerze, że tutaj nie ma żadnych ciekawostek. Więc myślę, że mogę sobie trochę na to pozwolić. Więc nie chcę mówić, nie mówię, że nie. Ale dzisiaj byłem se w Ceksie. Kupiłem sobie Shadowa the Hedgehog. I prawdopodobnie pojawi się odcinek albo seria z Shadowa the Hedgehog. Więc mam nadzieję, że jeżeli jesteście fanami również i Niebieskiego Jeża na moim kanale i gier z Niebieskim Jeżem, no to myślę, że wam się to również spodoba. Swoją drogą, z tymi poziomami pamiętam, że miałem jedyną takie wspomnienie, z tymi tutaj, które teraz ogrywam, że miałem z nimi, nie wiem czemu, za dzieciaka taki cholerny problem, że to jest szok, dosłownie. Nie wiem dlaczego, szczerze powiedziawszy, bo te poziomy z reguły trudne nie są. Może trochę są trudne pod tym względem, kurde! O, uda... Kurde, dawaj Crash. Ale ten Crash chce dzisiaj chyba w zęby oberwać, naprawdę. 44 z życia. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała runda bonusowa tutaj. O, aku. Może mi się w końcu uda przy okazji nieśmiertelność odblokować, to posłuchajcie sobie też fajnej muzyki aku, bo muzyka, nie powiem, że nie aku w... Nieśmiertelności jest spoko, chociaż mogę sobie teraz co jedynie o tym pomarzyć. Naprawdę. Sium! Wow! Dobra, tam nie było nic na szczęście u góry. Tu jest TNT i tam jest runda bonusowa. Dobra, idziemy do niej. I myk! Bonus! By one usy! Tak jest, z powrotem powraca, czyli liderka pomidorowa.pl. Dosłownie. To jest lightowa runda bonusowa, nie będzie w ogóle żadnych problemów, nie to co z poprzednią, której osobiście nie cierpię. I to tak mocno nie cierpię. Raz, dwa, pyk, 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 pyk. Nawet nie wiem, ile tam wyszło. Czy ominąłem jakąś skrzyneczkę? Nie, no nie widzę. Dobra, cofamy się z powrotem. Wiecie, zawsze lepiej przezorny, zawsze jest... Przezorny zawsze ubezpieczony. Tak, dokładnie, było takie przysłowie. Bo... zapomniałem o tym. Where am I? Where am I? Where am I, my friend? Where am I?
Tak jakby to Shadow powiedział. Kurde, widzicie, zacząłem gadać o Shadowle, a nie o Crashu. To jest w ogóle przesrane, że takie filerowe te... Znaczy, żeby nie było, do filerowych tematów nic nie mam, nawet w let's playach z Bandicootem, ale po prostu nie wiem czemu, tak zacząłem o tym Shadowle gadać i w sumie fajnie byłoby kiedyś tą grę jednak ograć, tak myślę. Myślę, że to nie byłby zły pomysł. Ła! Pięknie. Teraz się udało. Myk. No dobra, 21 na 21 i mamy wszystkie skrzynki. Teraz tylko szybko do końca bonusu, który jest tutaj. Bardzo dobrze. Świetnie, Crash. Cieszę się, że w końcu się mnie posłuchałeś. I nie mam żadnej maski Aku Aku, a wiem, że tutaj ci tubylcy będą. Tutaj jest jakaś skrzynka. Pamiętam o tym doskonale, bo to jest jedna z takich mini ciekawostek, że tutaj jest skrzynka, która jest schowana w liściach. I muszę... O, właśnie, detonator, tam jest, widzicie? O, dokładnie. Jezu, jak nie drugi, to trzeci mnie porobił, naprawdę, to jest kurde żałosne już. A więc pewnie jesteście ciekawi, dlaczego wróciłem się z powrotem. Otóż według licznika skrzynek gdzieś jedną skrzynkę pominąłem i nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest. Co jest najgorsze, największy bullshit w tej gierce. Więc chyba to będzie kolejny poziom, którego nie zrobię na 100%. Jest mi teraz przykro. Chlip, 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 dosłownie. Wybuchnij na moich oczach. Gazelo. Widzicie, 96 na 97, a tutaj innej skrzynki nie ma. Chyba, że ślepy jestem bardzo. Co wcale nie mija się z prawdą, bo w końcu mam okulary do kompa, nie? Kurde! Widzicie, ile żyć straciłem? Masakra. Nie wiem, kurde, ostatnio mi gorzej idzie w te Crash na Game Boya. Nie chodzi o to, że jestem jakiś, nie wiem, ułomny w te gry, albo nieogarniający, albo cokolwiek, ale po prostu czasem denerwuje mnie to, że Crash odmawia posłuszeństwa i dosłownie robi sobie co chce, a tak czy siak robi ci jeszcze na złość przy okazji. Dobra, nie udało nam się zdobyć wszystkiego, bo... Oczywiście gdzieś jedna skrzynka musiała się podziać. Nie wiadomo gdzie, nie wiem. Dobra, żart na bok, cokolwiek tam na bok, nie wiem jak chcecie sobie to nazwać. Czas na Sunken City lub w tłumaczeniu polskim Wodna Wieś albo w Japonii Exploration Undersea. No i to jest oczywiście poziom, w którym tutaj mamy TNT i zielony klejnot, który... Coś tam ogarnie, coś tam pamiętam, że jakiś poziom nam odblokuje. O, i sobie wybuchło od razu, bardzo fajnie. Jezu, jak ja uwielbiam poziomy podwodne w tej gierce, naprawdę. Serio. Vicarious Visions wiedziało, jak zrobić poziomy podwodne, a nie jak Traveler States, gdzie po prostu te poziomy trwały nie tyle co w wieczność, co są najgorszymi poziomami w całym Derafów Cortex. Serio, nie ma gorszych poziomów niż te z The Wrath of Cortex podwodnych. Mówię autentycznie, nawet poziomy z Crasha 3 nie są tak zgorszone jak poziomy z The Wrath of Cortex. I teraz cofamy się oczywiście. Ale ja wam pokażę tę drogę, bo czemu by nie. Ale jak zdobędę klejnot, to robię edyt i widzimy się w miejscu, gdzie byliśmy przed chwilą. Zanim cofnąłem się, rzecz jasna. Chlip. Dobra. Dawaj, TNT. To trochę nawiązanie do tego, do Deep Trouble z Crasha Trójki. Dobra, mamy klejnot. Zarąbiście, zarypiście w ciul. A teraz cofamy się z powrotem. Spin atakiem, rzecz jasna. Jestem tu, gdzie jestem. Kontynuujmy dalej z poziomem, my friend. O nie, rekin. Już nie ma rekina. Znaczy już dawno nie ma rekina, no ale... Jak zwykle muszę z opóźnieniem komentować to. Dobra, pójdźmy dalej. Chyba... Kurde! Walone węgorzy jedne! Zapomniałem, że w tych poziomach niestety jest też skopane... Po części skopana jest optymalizacja, że tutaj trzeba sekundę wcześniej zaatakować takiego węgorza, bo inaczej Crash dostanie laga mózgu i nie ogarnie, że go zaatakował właśnie. Dobra, jest checkpoint, super. Teraz w dół.
skrzyneczka. W ogóle mi się bardzo podobają te. Czy to jest trochę nawiązanie do Atlantydy tutaj teraz? Bo patrzcie, są tutaj te filary, jakby to było miasto podwodne, więc chyba... Chyba zwiedzamy tutaj po części Atlantydę, moi drodzy. Wiem, że jestem słaby w rybach i tak dalej, w rybach. No, chodzi mi po prostu o w nazwach, imionach ryb. By the way, nie wiem, o co chodzi. Tak czy siak... Tam była chyba płaszczka czy coś takiego. Dobra, mamy zielony klejnot, super, udało nam się, bez problemu. No dobra, no to co, lecimy sobie z drugim poziomem. W zasadzie to już przedostatnim poziomem, ale drugi w sensie, jeżeli chodzi o ten warp room, bo idziemy od dupy strony. Czyli czas kosmosu, albo w normalnym tłumaczeniu, czyli w oryginalnym tłumaczeniu Ace of Space. A w Japonii nazywa się Galaxy Athletic, dokładnie tak. No i cóż, nazwa tego poziomu, w sensie Ace of Space, jest grą słowną od słowa szwedzkiego zespołu, od nazwy w zasadzie szwedzkiego zespołu Ace of Base. I są to poziomy z przeszłości, czyli jest to tym razem Aseta z Crasha trójki. Jak dobrze pamiętacie poziomy z przeszłości jak Future Frenzy czy Gone Tomorrow, no to to jest dosłownie tak jakby... remix tych poziomów w tej gierce. No i jest to Aseta z Crasha trójki, bo możemy rozpoznać soundtrack i przeciwników, którzy również się tutaj powtarzają. No i ogólnie ten poziom w całej serii Crasha był planowany jako poziom, który miał mieć największą ilość skrzynek, bo pierwotnie w tym poziomie miało być 218 skrzynek, coś tak około, nie? Ale w ostateczności okazało się, że jest jeden poziom w całej serii Crasha Bandicoot, który ma największą ilość skrzynek i nie jest to wcale poziom, ten, który widzicie teraz na ekranie, bo tutaj jest 194. Otóż to jest poziom z Crasha The Wrath of Cortex, pod nazwą Gold Rush, ponieważ on ma w sobie 209 skrzynek. Ale ciekawie by wyglądał ten poziom, jakby miał 218 skrzynek. No, byłby nieziemsko długi. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Tutaj w ogóle księżyc jest w tle. Ale fajny bajer. Dobra, nevermind. Lecimy do przodu. Myk, myk. 45 życie. Oh yeah, man. Checkpoint. Lecimy dalej. Tam na dole chyba było... O ile... No właśnie, dobrze pamiętałem. Tam na dole była sekcja, której nie możemy na razie odblokować, ponieważ nie mamy klejnotu, który nam odblokuje tamtą sekcję, ponieważ tam jest taka jedna spoko sekcja, ale... Jeżeli przejdę dalej, to będzie fajnie, to będzie wtedy sukces, to będzie kurde challenge wykonany, nie? O, nareszcie kurde skok podwójny się tutaj zaliczył. Nie, powiem wam szczerze, ja bardzo tego kurde nie lubię, że czasami ten podwójny skok se działa jak chce. O, albo to. Crash sobie... Było widać, że Crash by skoczył pikselkę dalej, ale nie, Crash musiał w te kolce wlecieć. Nie wiem, czy on ma jakiś fetysz na kolce, może on lubi, jak kolce mu gdzieś tam kują go w tyłek czy coś, albo w coś. Jeżeli tak bardzo lubi przygody z kolcami, to, nie, to zapraszam go do crossovera z Sonicem the Hedgehog. No to wtedy będzie miał kurde kolce na dupie. Frajer jeden, Crash. Kurde, no nie wierzę w to, popieprzyły mi się przyciski. Slajdu ze skokiem, god damn it. Ja pierniczę. Widać, że gry na Advance rządzą się swoimi prawami. Dawaj, pyk. Dox, doskonale. Nie, dobra, nie będę nawet ryzykował z tym życiem. I tak wszystkiego nie zdobędę, bo oczywiście nie mam klejnotu, który pozwoliłby zdobyć mi sekcję. Sekcję skrzynki w sekcji, która jest zablokowana na chwilę obecną. Więc god damn it, idziemy dalej. 51 skrzynek do zabrania. Spoko, nie ma żadnego problemu. Nie mów, że życie stracę. Aj, dobra. W sumie, po co ja robię tą rundę bonusową? Mogę sobie speedrunować tą rundę bonusową. Czemu by nie?
Po co mam robić ją całą, skoro i tak nie zdobędę 100%? Nie pomyślałem trochę, mogłem sobie ją ominąć. O, aku, aku! A co ty tutaj robisz, przyjacielu? Dobra, na szczęście tutaj się spawnię obok bonusu. To jest w sumie nawet spoko, w grach na Gymbuyo, że nie spawni cię przy checkpoincie, tylko przy rundzie bonusowej. Dobra, stój. Pyk, dobrze. Nie wiem, czemu mnie taka cholerka strzela przy takich lajtowych śmierciach. Lajtowych, bo nie są one jakoś szczególnie denerwujące, ale ja po prostu jestem chyba na to wyczulony. Zapomniałem, że tutaj trzeba czasowo grać. Kurde, mać. I tak, doskonale zdaję sobie sprawę, że nie ma takiego słowa jak kurde mać. Po prostu jest to połączenie słowa z brzydkim wulgaryzmem i słowa mać. Okej? Okay? Pozostańmy to już bez komentarza. To jest po prostu łagodne powiedzenie brzydkiego słowa, okej? Okay? No. I myk! Mamy końcówkę poziomu. Yeah! Pyk, 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 pyk. Dobra. I czas na zadymkę, czyli ostatni poziom w tym odcinku przed bossem. W oryginale to jest Snowjob, a w Japonii Beware of the White Bear z takim wykrzyknikiem, bo jak widzicie na samym początku poziomu pojawiają się kurde niedźwiedzie polarne, które są swoją drogą bardzo fajnym dodatkiem. Przynajmniej pokazuje to, że jest jakaś mała zmiana w tym poziomie. Dobra, burger up i lecimy do przodu. Kurde. Widzicie, nie lubię tego strasznie w Crashu na Game Boy Advance, że Crash jest strasznie taki, jeżeli chodzi o sterowanie, śliski, naprawdę. Osobiście tego bardzo nie lubię. Uważam, że właśnie Crash na Advance'a jest bardzo śliski, jakby się ślizgał dosłownie na lodzie. Już nawet pomijam fakt, że jest to poziom lodowy. O kurde, zaszedłem gdzieś dalej. No co za kurde odkrycie. Powinienem za to Oscara dostać i to złotego Oscara. Dobra, mamy checkpoint i lecimy do przodu. Ciekawe, w jaki kolor tym razem jaskinia się zmieni. I cholerny Yeti. W zasadzie to nie Yeti, tylko to elektryczne coś. Pingwin! Ogarnij się! O, i jaskinia teraz się zmieniła w kolor niebieski. Cóż za nowość! I fioletowy chyba trochę. No taki fioletowy. Wow, 44. O, i mamy tutaj te takie... To są, nie wiem jak to się nazywa, ale takie kawałki platformy, po których te takie klocki kamienne ten leciały w prawo i lewo. Wiecie, one się tak przewracały, takie takie wiecie. Wiecie, o co mi chodzi. Nie rozmawiacie teraz z osobą, nie słuchacie teraz osoby, która ma zniszczoną psychikę przez pieprzone pingwiny. Nie, to nawet nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o to, że nienawidzę tego, jak te pingwiny i te bramki są rozmieszczone. Bo tutaj trzeba mieć, kurde, naprawdę... Jak to się nazywa? Refleks... nie dopowiadajcie sobie, że refleks chudego byka, bo dosłownie zły będę, jak ktoś tak napisze. Tu trzeba mieć po prostu refleks, nie wiem kogo, szczerze, naprawdę. I Jezus Maria, życie straciłem, najgorzej. W sensie skrzynkę z życiem straciłem, bo tak to bym mógł mieć. Uważaj na tego Yeti, bo on cię dorwie, zaraz, Crash! Dobra, nie sądziłem, że poziomy z tym będą mi sprawiały takie problemy. Ale pozwólcie mi, że poza nagraniem, jak będę robił relikty, to sobie trochę zgrinduję życia. Nie będę wpisywał żadnych cheatów, po prostu sobie zwiedzę poziomy, które już zwiedzałem i na relikty będę miał trochę więcej żyć, bo relikty będą w trakcie montażu. W sensie będą z montażem i z muzyczką, tak jak to było w Crashu Team Racing, nie?
A i jedną z ciekawostek, której nie powiedziałem w pierwszym poziomie zimowym, jest to, że każda z tych sekcji jest w inny sposób ładowana. W sensie na przykład jak spadacie tutaj, to macie takie przyciemnone tło i od razu macie, że Crash spada w checkpoint, bo tutaj zawsze w takich miejscach jest checkpoint. Jeśli chodzi natomiast o sekcję z Yetim, to zawsze jest tak, że kiedy zginiecie i weźmiecie checkpoint, to tło się też tak przyciemnia i wiecie, z takiego przyciemnionego tła rozjaśnia się. Nie wiem, tak przynajmniej na Crashowej Wiki pisali, ja tylko przekazuję to, co moimi słowami, jak na Crashowej Wiki było napisane. Uwaga na te tutaj bale, które chcą mnie zmiażdżyć. O, i runda bonusowa. Ciekawe, czy tutaj se zgrinduje trochę żyć. Jestem tego bardzo ciekaw. 18 skrzynek. To nie jest głupi pomysł. Znaczy, to nie jest głupi pomysł. What? Być może jest i szansa. I widzicie, dlatego często mam coś takiego, że kurde, gubię po prostu słowa. Niektóre określenia gubię, przez co wychodzi, jakbym był, nie wiem, jakiś upośledzony w tych let's playach, a tak naprawdę nie jestem upośledzony, bo ja przez sekundę tak na siebie nie chcę mówić. Po prostu mam bardzo ograniczony język co do niektórych rzeczy. I to mnie bardzo boli, niejednokrotnie mnie to bolało i niejednokrotnie mnie to będzie boleć. Ale runda bonusowa lightowa. Z palcem w nosie przeszedłem ją. Oj, mam wszystkie skrzynki. Cóż za kurde odkrycie i foki na samym końcu. A raczej foka. Haha, foka, idź do oka. Dobra, zadymkę mamy zaliczoną i cały trzeci warp room poza bossem mam zaliczony, więc bez zbędnego przedłużania lecimy na małego. To bardzo dziwnie brzmi. Tak trochę dwuznacznie. No i chodź tutaj, mały. Pyk! No i walka z małym, a.k.a. Tiny Tigerem będzie wyglądała tak, że będzie skakał po tych platformach i my musimy również skakać po tych platformach w taki oto sposób, bo jest to najłatwiejszy sposób. Polecam każdemu. 10 na 10 IGN. I zginąłem, bo Crash to jest idiota, który nie potrafi skakać. Serio, nie potrafi skakać. Bo ma upośledzone nogi do skakania, kurde, no! Widzicie? Sam boss nie jest łatwy, nie jest trudny. Bo nie jest trudny. Ale walka ze sterowaniem i z Crashem jest, kurde, na porządku dziennym. I swoją drogą uważam, że Tiny ma kozackie tutaj ściany z wodospadu. Serio. Naprawdę, to bardzo ładnie się komponuje, moim zdaniem. Serio, Vicarious Visions, odwaliście kawał dobrej roboty. Zresztą ja to wam zawsze mówiłem. Za czasów Crashy na Game Boya. Udało nam się zdobyć tornado. Cortex! Crash pokonał już trzech twoich pracowników! Co dalej? Powstrzymam Crasha! Nie przegram tym razem! Nic mi nie może zrobić ten bandikut! Ma wzrost małego kciuka! Ma wzrost mojego kciuka! Cortex, weź tam się ogarnij. No, dokładnie Cortex, bo już spojrzałem na Cortexa i przez chwilę mówiłem sobie, oj, jaki Cortex? Ale zapomniałem, że to już jest ostatni Warp Room, którego sobie zaliczymy w czwartym odcinku. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podoba seria. Jeżeli tak, to zostaw komentarz, napisz, czy byłem informatywny, czy w sposób ciekawy prowadzę let's play, czy ciekawostki, bądź też te japońskie nazwy, czy tam te czasy z reliktami. Podoba ci się taki styl, który od pierwszych odcinków w zasadzie tej serii przyjąłem. No i cóż, mam nadzieję, że byłem informatywny, mam nadzieję, że ci się spodobało. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o tej grze, czy ogólnie się w nią zagrywałeś, czy nie, czy uważasz, że seria dobrze wychodzi jak na tak zwany remake tego let's playa, który był sprzed 4 lat. No i co, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał, to po raz już ostatni cię poproszę o to. Napisz, czy byłem informatywny, czy ci się podoba seria. No i zostaw jakiś komentarz po sobie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i bajo!